Siemanko, siemanko, z tej strony Tiniek, a to jest unboxing słuchawek Razer Kraken Pro. Jako, że zniszczyłem, popsułem, rozpierdzieliłem moje ostatnie słuchawki, chciałem sobie coś kupić. Chciałem coś niedrogiego. Nie wyszło. W miarę dobrego. Mam nadzieję, że wyszło. O, już psujemy. Dobra, tu się raczej tego nie otwiera. Tutaj mamy jakieś naklejki desantowe. Trzeba to rozpierdzielić. Jak to się psuje, ludzie? Open. Open the door. Au. Dobra, myślę, że jakoś się nam to uda wreszcie zrobić. Jeszcze mnie denerwują produkty Razera za ich opakowywania. Wszystko tak jest jakoś sranie pakowane. To masakra. O Boże, co tu się dzieje? Pierwsze to pudełko, zanim przechodzę do innego. Dobra, jakoś wyszło. O. Punkt pierwszy, sukces. Nie wiem, przed czym oni chronią to. Przed jakimiś alienami, czy co? Jesus. Zabezpieczone z każdej strony. Chociaż wiemy, że nie jest używane, nie? Wiesz? W zasadzie dobrze. Aczkolwiek wiecie, jak to jest. Dobra. Kolejne pudło. Ja to będę. Oj, oj. Nie miało to tak wyglądać. Zrywamy następną plombę. Mogłem zostawić, bo będę sprzedał jako nieużywany. Nie da zrobić z tym. O, jeszcze jedno słoneczko. A ja tutaj trzeba odjąć. Wyjąć. Gdzie? Ratunku. Co ja mam zrobić? O, o, o. Mały sukces. I porażka. Dobra. Kolejny mały sukces. I wyciągamy druga, to już chyba finish. Finish. Jest finish. Tu już na miejscu dali. Tutaj oczywiście wlepka Razera. Instrukcja obsługi. Gratuluję, że kupiłeś. Bla bla bla. Mało istotne rzeczy. Okay. Sam kabelek. Jest tutaj prawdopodobnie przed łóżką. No, tak. Sam kabel jest bardzo krótki, bo ma 1,30 m bodajże. To nie jest zbyt dużo jak na słuchawki. No i ta przedłużka, która... Coś tam. No i co wam mogę powiedzieć? Słuchawki wyglądają bardzo elegancko. Mięciutkie uszka. Nie będę pokazywał tego na swoim łupie, bo jestem co najmniej niereprezentacyjny. Mogę zrobić jakiś test. Nie mogę zrobić testu, bo nagrywam to telefonem, który chciałem to podłączyć, żeby posłuchać. Słuchawki jak słuchawki. Wyciągany mikrofon. Myślałem, że tylko raz jest wyciągany. A jednak nie. No cóż, to było chyba na tyle. Słuchawki Razer Kraken Pro. Staram się wam powiedzieć, jak działają później. To chyba tyle. Posprzątamy, żeby było ładnie. Paint. Super śliczny. Tak więc, po co zabieramy, nie burkamy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych unboxingów, gameplayów i tym podobnych dziwnych rzeczy.
Dzięki, na razie, cześć.